Państwa, złożyliśmy dzisiaj wizytę znanym wrocławskim architektom, projektantom, pani Annie i Jerzemu Tarnawskim. Państwa, sporo tych pomysłów było, wiele zostało zrealizowanych. Jak twórca patrzy z perspektywy czasu na swoje dzieła? No wiele, wiele przeżyń żyć mieliśmy w związku z realizacjami naszymi. Wiele przeżyć przyjemnych bardzo i dużo satysfakcji. I także trochę niepowodzeń. Zaczęło się to wszystko od tego, żeśmy zaczęli studiować na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Byliśmy pod opieką cudownych profesorów, którzy nas zarazili miłością może do architektury, do pracy twórczej. Profesor Kupiec, profesor Broniewski, profesor Wróbel, Frydecki. Brzoza. Brzoza właśnie. I dzięki nim jakoś z wielkim zapałem zaczęliśmy odbudowywać bardzo zniszczony Wrocław. Zaczęliśmy pracować jeszcze podczas studiów w biurze miasta Wrocławia u inżyniera Ptaszyckiego, który był nazywany potem inżynier Wrocław. Stale przestrzegał nas zresztą, żebyśmy nie przyzwyczajali się do ruin, bo ruiny były wszędzie. Zaczęliśmy od planu ogólnego Wrocławia, tam byliśmy pomocnikami tylko. W czasie studiów także robiliśmy inwentaryzację katedry wrocławskiej profesora Bukowskiego i wielu obiektów zabytkowych. Pokochaliśmy Jeśli po prostu można, Wrocław. To mi się wtrącił, bo pamiętasz te wspaniałe czasy wystawy ziem odzyskanych. My jako studenci już tak. Na bodajże drugim roku architektury. Który właśnie, to był rok? 48. Tak. Z tym, że oczywiście to była już wystawa. Ale myśmy brali udział czynny w pewnym sensie w projektowaniu. Oczywiście jako pomoc już starszym kolegom, architektom, ale to były, przyznam się szczerze, niezapomniane czasy i dla Wrocławia, i dla nas. No, pierwsze kroki i taka jakaś była bardzo...